artyleria, zarówno lufowa, jak i rakietowa, to w wojnie w Ukrainie kluczowy rodzaj broni. Szacuje się, że po obu stronach konfliktów odpowiada za 60% strat. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się, jaką artylerię otrzymała Ukraina w ramach pomocy w obronie kraju oraz sprawdzimy, co już wcześniej znajdowało się w ukraińskim arsenale. Podziel się w komentarzu, jaka artyleria jest najlepsza i dlaczego, a zacznijmy najpierw od artylerii, którą Ukraina otrzymała w ramach wsparcia od krajów zachodnich. Haubica samobieżna Caesar to rodzaj samobieżnego działa artyleryjskiego produkowanego we Francji przez firmę Nexter Systems. Jest ono zamontowane na podwoziu ciężarówki, co umożliwia szybki transport i mobilność. Haubica jest używana do ognia artyleryjskiego, wsparcia dla piechoty i innych jednostek bojowych. Może być używana do niszczenia celów naziemnych i umocnień przeciwnika, a także do przeprowadzenia ataków na cele powietrzne. Haubica jest uzbrojona w działo kalibru 155 mm i jest w stanie wystrzelić do 6 pocisków na minutę. Jest ona używana przez wiele krajów na całym świecie, w tym przez siły zbrojne Francji, Polski, Czech oraz wielu innych. Uzbrojenie pojazdu stanowi armatohaubica kalibru 155 mm z lufą o długości 52 kalibrów. Kąt ostrzału działa wynosi od 19 stopni do 68 stopni w pionie oraz 34 stopnie w poziomie. Donośność to około 42 km przy wykorzystaniu standardowej amunicji. Zasięg ten można zwiększyć zaś do ponad 50 km przy wykorzystaniu amunicji rakietowej. Jej szybkostrzelność to 6 pocisków na minutę. Czas osiągnięcia gotowości do strzelania wynosi minutę, a czas opuszczenia stanowiska ogniowego około 30 sekund. Przewożony zapas amunicji to 18 pocisków. Broń doczekała się także usprawnionej wersji z dodatkowym opancerzeniem, które chroni załogę pojazdu przed improwizowanymi ładunkami wybuchowymi, minami oraz wrogim ostrzałem artyleryjskim. Haubica wytrzyma tym samym wybuch amunicji 155 mm z odległości zaledwie 5 metrów. Panzerhaubice 2000 jest to niemiecka panzerhaubica, która uznawana jest za jedną z najlepszych na świecie. Cechy, jakie posiada, to wysoka szybkostrzelność, duża mobilność oraz możliwość strzelania na duże dystanse. Przy zwykłej amunicji zasięg wynosi 35 km, natomiast przy użyciu amunicji z dodatkowym napędem może strzelać w cele oddalone nawet o 65 km. Te funkcje dają możliwość strzelania w trybie MRSI, czyli wystrzelenie przez jedną haubicę kilku pocisków tak, by uderzyły w jeden cel w tym samym momencie. Jeżeli chodzi o szybkostrzelność, to PZH może prowadzić nieprzerwanie ostrzał z prędkością 10 pocisków na minutę, natomiast pierwsze 3 pociski można wystrzelić w ciągu 10 sekund. Długość, jaką posiada haubica, to 11,7 metra, szerokość 3,6 metra, wysokość 3,1 a masa bojowa wynosi ponad 55 ton. Prędkość maksymalna wynosi do 60 km na godzinę po drodze, natomiast zasięg to 420 km. W swoim wyposażeniu posiada panoramiczny, dzienno-nocny celownik z dalmierzem laserowym, a także komputer kierowania ogniem ze zintegrowanymi obliczeniami balistycznymi i łączem radiowym do systemu naprowadzania artyleryjskiego, a w jego magazynie mieści się 60 pocisków oraz 67 ładunków miotających. Zuzana 2 to samobieżne działo artyleryjskie produkowane w Czechach przez firmę DMT. Jest ono zamontowane na podwoziu ciężarówki Tatra 815 w układzie napędowym 8x8 i jest uzbrojone w działo kalibru 152 mm. Zuzana 2 jest przeznaczona do ognia artyleryjskiego, wsparcia dla piechoty i innych jednostek bojowych. Może być używana do niszczenia celów naziemnych i umocnień przeciwnika, a także do przeprowadzenia ataków na cele powietrzne. Długość systemu wynosi 14,2 metra, szerokość 3,02 metra, a wysokość 3,52 metra. Masa bojowa całego systemu artyleryjskiego wynosi 32,4 tony. Główne uzbrojenie stanowi haubica armata w kalibrze natowskim 155 mm, długość lufy wynosi 52 kalibry, ulokowana jest w obrotowej wieży, która obraca się w zakresie 360 stopni. Jednak do prowadzenia ognia, tak samo jak w starszej wersji, wieża obracać się może do 60 stopni w stosunku do osi wzdłużnej. Ładowanie odbywa się za pośrednictwem automatu ładowania. Jednostka ognia wynosi 40 sztuk amunicji,
30 naboi znajduje się bezpośrednio w automacie, zaś pozostałe w specjalnym magazynie amunicji. Szybkostrzelność systemu wynosi od 2 strzałów na minutę w trybie ładowania ręcznego oraz do 5 strzałów na minutę przy użyciu automatu ładowania. Maksymalna dojność prowadzonego ognia wynosi 41 km przy użyciu amunicji o wydłużonym zasięgu, zaś minimalny to 5 km. Do samoobrony służy zamontowany w wieży wielokalibrowy karabin maszynowy kaliber 12,7 mm, a standardowa haubica wyposażona jest w system kierowania ogniem z komputerem balistycznym, celownikiem do prowadzenia ognia na wprost oraz systemem nawigacji. Dodatkowo wozy dysponują układem klimatyzacji, centralnym systemem pompowania opon oraz układem ochrony przed bronią masowego rażenia. A w pobliżu lufy zamontowany jest także radar prędkości wylotowej pocisku. M142 HIMARS jest to wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet opracowana dla Armii Stanów Zjednoczonych. Produkuje ją firma Lockheed Martin i do tej pory wyprodukowanych zostało około 450 sztuk. HIMARS przenosi 6 standardowych pocisków rakietowych lub jeden MGM-140. Wyrzutnia wykorzystywana była w Afganistanie podczas wojny, gdzie bardzo dobrze spełniła swoją rolę, więc bez wątpienia pomoże również Ukrainie. Podstawowe parametry to masa, która wynosi 16,25 tony, szerokość 2,4 metra, wysokość 3,2 metra, długość 7 metrów, a zasięg to 480 km. Prędkość, jaką maksymalnie osiąga, to 85 km na godzinę. Maksymalny zasięg rakiet w zależności od rodzaju wynosi od 300 do 500 km. Wyrzutnia obejmuje 3 członków załogi. Może ona korzystać z pocisków niekierowanych, np. M26AT2, pocisków kierowanych GMLRS oraz ATACMS, m.in. M57 czy też M39. Oczywiście więcej o HIMARS znajdziesz w odcinku, do którego link masz w opisie. O tej armatochobicy powstało już wiele odcinków, teraz przyjrzymy się tylko w skrócie, a jeżeli chcesz więcej, to zapraszam do opisu, tam znajdziesz link do odcinka. AHS Krab jest to lufowy zestaw artyleryjski z działem kalibru 155 mm, zdolny zapewnić wsparcie ogniowe do 30 km od niego z użyciem pocisków niekierowanych. Osadzony jest na podwoziu gąsienicowym, dzięki czemu charakteryzuje się dużą mobilnością nawet na ciężkim terenie. Krab składa się z 2 zasadniczych elementów: autonomicznej wieży z zamontowanym w niej działem oraz gąsienicowego podwozia. Załoga składa się z 5 osób, a zapas amunicji artyleryjskiej wynosi ponad 40 pocisków. Na bokach i tyle wieży może zamontować dodatkowy sprzęt w postaci sprzętu saperskiego i siatek maskujących. Bronią Kraba miało być początkowo działo typu L31A1 kalibru 155 mm, lecz niedawno postanowiono, że główne uzbrojenie tego samego kalibru będzie dostarczała francuska firma Nexter. Armatochaubica Krab charakteryzuje się dużą szybkostrzelnością. W 10 sekund Krab jest w stanie wystrzelić 3 pociski, a przy prowadzeniu ognia długotrwałego wynosi ona 6 strzałów na minutę. Donośność maksymalna z użyciem pocisków z generatorem gazowym wynosi 40 km. Oprócz tego Krab posiada 12,7 mm wielokalibrowy karabin maszynowy WKMB zamontowany na podstawie i celownikiem K10T. Podstawowe parametry Kraba to maksymalna masa bojowa wynosząca 52 tony, długość całkowita 8,1 metra, szerokość 3,58 metra oraz wysokość 3,83 metra. Prędkość maksymalna na drodze to 60 km na godzinę, a w terenie 30. Zasięg dochodzi do 650 km. Ukraina otrzymała haubicę M109 od Norwegii w wersji M109A3GN oraz austriacką wersję M109A5O. M109 jest to amerykańska haubica samobieżna opracowana w celu zastąpienia pojazdów M44 SPH. Haubica M109 wykorzystuje działo kalibru 155 mm, jednak z krótką lufą 39 kalibrów. Możemy zobaczyć, że najlepsze haubice jak Krab czy PZH-2000 wykorzystują lufy o długości 52 kalibrów. Krótsza lufa przekłada się na zasięg, ponieważ nawet po norweskich modernizacjach zasięg haubicy wynosi maksymalnie 22 km. Haubica M109 charakteryzuje się dość niską masą, około 24 ton, i wykorzystuje podwozie czołgu M41 Walker Bulldog. Załoga stanowi 6 żołnierzy, a szybkostrzelność to maksymalnie 4 strzały na minutę. Ochronę zapewnia z kolei 32 mm stali, co wystarczy przeciwko ręcznej broni strzeleckiej czy odłamkom pocisków artyleryjskich zdetonowanych kilkanaście metrów dalej.
Jeżeli chodzi o modernizację norweskie, to obejmowała ona wymianę systemu komunikacyjnego, nawigacji GPS oraz mechanizmów pozycjonowania działa połączonego z wymianą celowników dla dwóch działa nowych. Austriacka wersja to modernizacja M109A5, która powstała w wyniku współpracy austriacko-szwajcarskiej i została wyposażona w system elektronicznej nawigacji i celowania NORA, hydrauliczną blokadę zamka i półautomatyczny system ładowniczy, pozwalający na szybką sekwencję oddawania strzału. Wiosną 2022 roku haubice FH-70 zostały przekazane Ukrainie przez Włochy jako drugi zachodni obok haubic M777 155 mm holowany system artyleryjski. Już od pierwszych tygodni broń ta była chwalona przez Ukraińców. Ukraińscy żołnierze nie kryją entuzjazmu, podkreślają, że haubica charakteryzuje się bardzo dobrą celnością i możliwością prowadzenia w szybkim tempie ognia. Zachwalają także możliwość łatwego przemieszczania się haubicy bez konieczności holowania jej pojazdem. Haubica posiada własny, dodatkowy napęd i to właśnie dzięki niemu można ją w łatwy sposób przemieszczać, a dzięki temu zmienić szybko stanowisko strzeleckie. FH-70 została wyposażona w silnik o pojemności 1,7 litra dostarczony przez Volkswagena. Owy silnik posiada jeszcze jedną ważną funkcję, ponieważ odpowiada ona za naprowadzenie haubicy na cel, dzięki czemu cały proces naprowadzania jest dużo szybszy. Inną cechą, którą ukraińscy żołnierze wymieniają jako bardzo korzystną, jest fakt, że haubica została wyposażona w półautomatyczny układ ładowania, który zmniejsza zaangażowanie obsługi i pozwala na krótkotrwałe osiągnięcie szybkostrzelności 6 strzałów na minutę. W ciągu pierwszych 15 sekund można wystrzelić nawet 3 razy. Haubica została wyposażona w lufę jednolitą, samowzmocnioną, która zakończona jest dwukomorowym hamulcem wylotowym zmniejszającym energię zespołu odrzutowego o 35%. Posiada zamek klinowy o pionowym ruchu klina, który w położeniu otwartym zamka wysunięty jest do góry. Jeżeli chodzi o jej dane taktyczno-techniczne, to waży ona 9,3 tony, szeroko jest na 9,8 metra w położeniu bojowym, a w marszowym na 2,2 metra, wysoka na 2,56 metra, w położeniu oczywiście marszowym, w bojowym natomiast 2 metry i 192 cm. Jej długość wynosi 9,8 metra. Jeżeli chodzi o długość lufy, to wynosi lekko ponad 6 metrów. Położenie marszowego w położenie bojowe przechodzi w czasie 4 minut, jej maksymalna prędkość marszowa wynosi 100 km na godzinę. Obsługą FH-70 zajmuje się teoretycznie 8 osób, ale w praktyce poradzi sobie z nią 4-osobowy zespół z dowódcą na czele. W zależności od amunicji, ta haubica strzela na 24-30 km, mogąc wykorzystywać większość form 155 mm pocisków, które po wylocie z lufy rozpędzają się do 827 metrów na sekundę. Warto jednak wspomnieć, że w przypadku FH-70 praktycznie każdy kraj, który je wykorzystuje lub wykorzystywał, opracował własne zapalniki, a podstawą amunicji o zawsze jest standardowy pocisk HE o wadze 43 kg z 11-kilogramowej wybuchowej mieszanki. Dobrze, przejdźmy teraz do artylerii, którą Ukraina posiadała w swoim arsenale. 2S1 Goździk jest to samobieżna haubica kalibru 122 mm konstrukcji radzieckiej z okresu po II wojnie światowej. Samobieżna haubica 2S1 Goździk ma klasyczny układ konstrukcyjny i stosunkowo niską sylwetkę. Zbudowano ją na wydłużonym podwoziu MTLB. Kadłub spawany z płyt pancernych zawiera w przedniej części zespołu układu napędowego i przedział kierowania. W środkowej silnik, a w tylnej przedział bojowy i amunicyjny. W umieszczonej z tyłu kadłuba wieży zamontowano haubicę 2A31. Haubicę 2A31 wyposażono w przedmuchiwacz przewodu lufy, dwukomorowy hamulec wylotowy i zamek klinowy o pionowym ruchu klina. W wieży znajduje się zmechanizowany układ zasilania amunicją, który zapewnia prowadzenie ognia z szybkostrzelnością od 5 do 7 strzałów na minutę i stanowisko dla 3 żołnierzy. Przy czym obsługa haubicy składa się z 4 członków załogi w czasie pokoju, to jest dowódcy, celowniczego, ładowniczego i kierowcy, zaś w czasie wojny dodatkowo obecnie jest amunicyjny. Stanowisko 4 członka załogi, mechanika kierowcy, znajduje się z przodu kadłuba po lewej stronie. Do strzelania stosuje się naboje rozdzielnego ładowania przede wszystkim z pociskiem odłamkowo burzącym, dymnym i kumulacyjnym stabilizowanym brzechwowo. 2S3 Akacja jest to samobieżna armato-haubica konstrukcji radzieckiej opracowana na bazie prototypowego działa samobieżnego SU-100P z 1949 roku. Pierwsze Akacje weszły na uzbrojenie Armii Radzieckiej w 1973 roku. Uzbrojenie 2S3 bazuje na radzieckiej haubicy o armacie D-20 kaliber 152,4 mm
którą umieszczono na podwoziu działa samobieżnego SU-100P. Kąt podniesienia lufy wynosi od minus 4 do plus 60 stopni, wieża może obracać się o 360 stopni. Akacja była radzieckim odpowiednikiem amerykańskiego działa samobieżnego M109. W latach 70. i 80. była podstawowym typem działa samobieżnego Armii Radzieckiej i dlatego przystosowano ją do strzelania wieloma rodzajami pocisków. Standardowy pocisk odłamkowo-burzący miał masę 43,6 kg i mógł być wystrzelony na maksymalną odległość 18,5 km, a ze wspomaganiem rakietowym zasięg wzrastał do 24 km. Poza tym do dyspozycji były następujące rodzaje amunicji. Pociski z ładunkiem jądrowym, chemiczne pociski burzące HE, pociski odłamkowo-burzące, pociski rakietowe naprowadzane laserowo, Krasnopol, pociski dymne, pociski oświetlające, pociski agitacyjne, pociski przeciwpancerne, HIT. Akacja napędzane silnikiem V-12 chłodzony wodą umieszczony w przedniej części kadłuba obok kierowcy. 2S7 Pion jest to radziecka armata samobieżna kalibru 203 mm. 2S7 była przeznaczona dla pułku artylerii ciężkiej znajdującej się na szczeblu frontu. Została skonstruowana na początku lat 70. XX wieku przez zakłady imienia Barykady i leningradzkie zakłady imienia Kirowa. Do uzbrojenia Armii Radzieckiej została wprowadzona w 1976 roku. Później znalazła się na uzbrojeniu Czechosłowacji i Polski, a po rozpadzie ZSRR było używane przez Armię Białorusi, Rosji, Ukrainy, Uzbekistanu. Działo zasilane jest amunicją rozdzielnego ładowania. Ładunki miotające są w workach, z działa można wystrzeliwać granatę odłamkowo burzącą o masie 110 kg i donośnością 37,5 km. Granaty odłamkowo burzące z dodatkowym napędem rakietowym o masie 102 kg i donośnością 47,5 km, chemiczne, które zostały wycofane z zbrojenia oraz jądrowe. Szybkostrzelność praktyczna sięgała 2 strzałów na minutę. W 1983 roku w ZSRR armatę zmodernizowano do wersji 2S7M Piorun M, zwanej także Małka, zwiększając szybkostrzelność do 2,5 strzała na minutę i zapas amunicji działowej z 4 sztuk do 8. Zapas ten był traktowany jako nienaruszalny. Typowa jednostka ogniowa wynosiła 40 sztuk amunicji przewożonych na towarzyszących ciężarówkach kołowych. W tylnej części zamontowany jest ruchomy lemierz, który w czasie przemieszczania się pojazdu jest podniesiony, natomiast na stanowisku ogniowym w celu zwiększenia stabilności podczas strzelania ognia opuszczany jest na ziemię. W tym samym celu i dla zwiększenia długości oporowej gąsienic zwalnia się koło napinające. To wszystko w tym odcinku. Artylerii posiadanej, jak i dostarczonej jest więcej, więc jeżeli chcesz kolejną część, napisz o tym w komentarzu. Możesz zostawić suba, jeżeli chcesz, oraz kliknąć dzwoneczek. Zapraszam Ciebie na inne moje odcinki, a tymczasem do usłyszenia. Cześć!